Sprawdzenie umiejętności pływania przed kolejnymi zadaniami ma na celu wykluczenie tych najsłabszych. Później w wodzie będzie coraz trudniej. Chłopaków, bo to wiadomo, oni są o wiele silniejsi. Niestety. Jestem mniejsza, no ale trochę pływałam, także jak na kobietę to myślę, że było dobrze. Numer 43. Pod pomostem. Co się stało? Co, pływamy obaj. Nie wiedzieliśmy, że na wodzie to wpłyniemy. No a też jak jestem zadowolony, że doszedłem do tego momentu. Żałuję, że to pływanie tak wcześnie było, bo i mógłbym jeszcze troszeczkę pomaszerować i czekałem na jakieś takie zadania właśnie, namyślenie, pamięciówka, bo nauczyłem się tych miejscowości, tego kodu i byłem przekonany, że jeszcze troszeczkę pochodzę, nie? Lewa ręka nad wodą. Dwie ręce nad wodą. Jasne to jest? Wchodzimy do wody. W selekcji trzeba być wszechstronnym. Pływanie, nurkowanie, unoszenie się na wodzie to wszystko zadania znane komandosom jednostek wodnych. Tu liczą się umiejętności i właściwości organizmu. Mięśnie nie zawsze pomagają. Przechodzisz lub się topisz. Dość. Bliżej. Bliżej do mnie, podpłyń. Dwie ręce na wodę. Podpłyń bliżej. Ty też bliżej. Gotowy jesteś? Tak jest. Kraśnij się nad głową. Dwa razy. Dwa razy. Trzy razy. Jeszcze raz. Trzy razy. Jeszcze raz. Wychodzimy na brzeg. Skoczysz do wody, odwróć się do mnie. Jak się przez 30 sekund utrzymasz z klaskaniem, to cię przepuszczę. Skakuj. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. Stoper włączony? Tak jest. Jesteś gotowy? Tak jest. 30 sekund. Klasz lepiej. Wygląda to najlepiej. Czy numer 64 zaliczy tą próbę? Czy pożegna się z selekcją? Taki rzeźniczy, że masakra. Można tym też lepiej i skuteczniej nas wykończyć, a jednocześnie nie zarżnąć jednej masy, nie jednej grupy mięśniowej. Co będzie dalej? Jak poradzi sobie najstarszy uczestnik z numerem 8? Czy kobiety pozostaną nadal w selekcji? To wszystko w następnych odcinkach. No bark zaczyna boleć, nie wiem jak to dalej będzie. Mam nadzieję, że nie będziemy pompować dużo. Zadaniem waszym jest zbudowanie posterunku obserwacyjnego, czyli zamaskowanie się i obserwacja terenu. Panowie instruktorzy, jaka opinia?